Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć w naszej gminie, w gminie Zalesie, pana ministra Marcina Romanowskiego, wiceministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że przywitajmy wielkimi brawami. Dziękuję za zaproszenie, że mogę być dzisiaj tutaj z wami w Zalesiu i obserwować w realu też wasza interwencja, ale przede wszystkim tę waszą codzienną pracę, bo wiem, że jesteście jedną z dwóch jednostek w KSRG w gminie Zalesie, tą wyróżniającą się, tą, która ma rzeczywiście bardzo wiele interwencji tutaj, i droga krajowa, i Małeszewicze powodują, że tych interwencji jest. I chciałbym w imieniu polskiego rządu podziękować wam właśnie za waszą codzienną, bezinteresowną służbę, to, że stanowicie razem z Państwową Strażą Pożarną podstawę już nie tylko systemu ochrony przeciwpożarowej, bo dostajecie ciągle nowe zadania, tak? Ratownictwo, ochrona ludności, wiele innych zadań. Gościmy dzisiaj pana ministra Marcina Romanowskiego w naszej jednostce w Zalesiu. Gościmy tutaj osobę przedstawiciela rządu, a to dlatego, że otrzymaliśmy ostatnio środki na zakup umundurowania specjalnego dla strażaków. Także też serdecznie dziękujemy za to, że możemy z tych środków też korzystać jako samorząd, jako ochotnicze straże pożarne. I cóż, czekamy teraz na nowy samochód, który został już tej jednostce w Zalesiu przyznany. OSP Zalesie jest na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie na zakup tego samochodu, który tej jednostce, na który ta jednostka czeka z utęsknieniem, bo jak widać za moimi plecami są to, można powiedzieć, trzy już leciwe samochody, które nadal wyjeżdżają do akcji, nadal służą mieszkańcom, służą ludziom, ale jak ten samochód będzie lepszy, to i sprawność będzie lepsza, i szybkość wyjazdu, no i wiadomo, i to co najważniejsze, szybciej się udzieli pomocy. Wspomniałeś, panie wójcie, w swoim przemówieniu o perełce waszej młodzieżowej drużynie pożarniczej. Tak, młodzieżowa drużyna pożarnicza w Zalesiu w ostatnich latach to drużyna, która jest coraz bardziej widoczna, jeździ po wielu zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, przywozi ze sobą puchary, a cała Polska już chyba zna młodzieżową drużynę pożarniczą, bo to i Wola Wapowska taka, gdzie zaprzyjaźniona jednostka prowadzi te, organizuje takie zawody, ale to też jednostka młodzieżowa, która przygotowuje się do pracy w Ochotniczej Straży Pożarnej, pierwszy etap członkostwa w Straży Pożarnej, i to, że oni jeżdżą teraz tylko na zawody, to, że obserwują pracę strażaków ochotników, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, czy to na ćwiczeniach, czy to na różnego rodzaju zawodach, to zaczątek tego, żeby wiedzieć, jak w przyszłości ratować życie, i przygotowują się do tego, żeby być pełnoprawnymi strażakami ratownikami. Dzisiaj kolejne w regionie przekazanie środków, w zasadzie już sprzętu, umundurowania zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości od kilku lat prowadzi program wsparcia ochotniczych straży pożarnych. To jest związane z faktem, że strażacy ochotnicy, szczególnie poza dużymi miejscowościami czy poza miejscowościami powiatowymi, są podstawą nie tylko ochrony przeciwpożarowej, ale też ratownictwa i wielu oczywiście innych obszarów. I chociażby tutaj droga krajowa, Małeszewicze, strefa przygraniczna, która powoduje, że strażacy są potrzebni również w obszarze ratownictwa. To jest nasze zadanie Funduszu Sprawiedliwości, żeby wspierać osoby dotknięte przestępstwem, wypadkami komunikacyjnymi, a doskonale wiemy, jak ważny jest czas interwencji, tak? Nie możemy czekać
20 minut, czy pół godziny, czy czasami więcej na przyjazd Państwowej Straży Pożarnej, czy pogotowia ratunkowego. Tutaj właśnie w Zalesiu strażacy ochotnicy pomagają. No i właśnie ten sprzęt, który pomaga ratować to życie, jest dla nich bardzo potrzebny, bardzo ważny. A nowe umundurowanie, wiadomo, strażacy poświęcają swój czas, robią to bezinteresownie i to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dysponowali sprzętem i mundurowaniem, które zapewnia im bezpieczeństwo, bo ich bezpieczeństwo dla nas jest bardzo cenne, bo oni właśnie zapewniają bezpieczeństwo całemu regionowi. Za panem leciwe samochody Straży Pożarnej OSP. Wspomniał pan o tym, że niebawem trafi tutaj nowy wóz. Tak, to jeden z kilkuset wozów, które w tym roku trafią dzięki środkom rządowym do ochotniczych straży pożarnych. Sporo ich trafi również tutaj do nas na Lubelszczyznę. To dla nas ważne, bo przez lata Lubelszczyzna, generalnie Polska Wschodnia, była zaniedbywana. Zmieniamy to jako rząd Zjednoczonej Prawicy. Chcemy, żeby Polska była jedna, żeby rozwijała się równomiernie, żeby nie było tego podziału na Polskę A i Polskę B. Stąd wiele inwestycji, chociażby inwestycji drogowych, no ale w ślad za tymi inwestycjami drogowymi musi iść również wsparcie, chociażby dla ochotniczych straży pożarnych, i to realizujemy.